Kochani bracia i siostry, cieszę się, że dzisiaj w takim większym naszym rodzinnym gronie możemy być wśród was. I razem z żoną przywozimy gorące chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr ze zborów Bożej Woli. Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się Bożym Słowem z Ewangelii według Marka, rozdział 5. Ewangelia według Marka, rozdział 5. I przeczytajmy fragment Słowa Bożego od wersetu 21. Strona 1074 w naszych przekładach Biblii, w Bibliach Warszawskich. Ewangelia według Marka, 5 rozdział, 21 werset. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim. I szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Może do tego miejsca. Pod koniec 4 rozdziału Ewangelii Marka i w 5 rozdziale tej Ewangelii czytamy o tym, że Pan Jezus ma wielką moc. On ma wielką władzę. Ma wielką władzę nad stworzeniem, nad naturą. Pod koniec 4 rozdziału czytamy o uciszeniu burzy na Morzu Galilejskim. I Jego uczniowie aż się przestraszyli i mówili: kim jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne. Nikt z ludzi nie ma takiej władzy. Nikt z nas nie może powiedzieć do wiatru: nie wiej. Albo do morza, żeby się uciszyło. A Pan Jezus mógł to powiedzieć. I zrobił to. Potem na początku 5 rozdziału czytamy o tym, że Pan Jezus ma moc nad siłami ciemności, nad demonami. Uzdrawia człowieka, uwalnia, może lepsze jest określenie, od wpływów demonicznych w jego życiu. To był opętany człowiek. Z niego wyszło mnóstwo demonów. Musimy wiedzieć, że demony to są istoty, które jeżeli nie przybierają materialnej postaci, no to może być ich wielu razem. I ten człowiek zresztą, ten demon przez tego człowieka mówi, że najmniej mi legion, bo jest nas wielu.
Kiedy myślimy sobie, no ile to jest legion, no to w wojsku rzymskim to było kilka tysięcy żołnierzy. Potem czytamy, że te demony weszły w świnie, a było tych świń około 2000. No to nie jest mała liczba. A więc widzimy, nie ma takiej mocy zła, na którą Pan Jezus nie miałby swojej władzy. Ten człowiek, gnany przez te demony, przybiegł do stóp Pana Jezusa i upadł przed nim i oddał mu pokłon. Bo demony wiedzą, kim on jest. Ale w tym fragmencie, który dzisiaj przeczytaliśmy, gdybyśmy dokończyli ten 5 rozdział, to zobaczymy Pana Jezusa, który ma władzę nad chorobą i który ma władzę nad śmiercią. On uzdrowił tę chorą kobietę, która chorowała od 12 lat, i on wskrzesił 12-letnią córeczkę przełożonego synagogi Jaira. Widzimy, ta historia, którą przeczytaliśmy, ona nie jest podana jedna po drugiej, ale ona się przeplata. Zaczyna się od Jaira, który przychodzi do Pana Jezusa. Potem jest ta historia o uzdrowieniu kobiety. A potem Pan Jezus z 3 uczniami, z Piotrem, Jakubem i Janem, udaje się do domu Jaira, by wskrzesić jego córeczkę. Ponieważ te dwie historie się przeplatają, to najlepiej byłoby czytać te historie łącznie, razem. No ale nie wiem, czy mamy dzisiaj dość czasu na to, dlatego ja się skoncentrowałem na jednej historii. W całym 5 rozdziale widzimy Pana Jezusa, który pomaga człowiekowi, który jest w potrzebie. Taki jest Pan Jezus. W 4 rozdziale, w 35 wersecie czytamy: i rzekł do nich owego dnia, do swoich uczniów, Pan Jezus mówi, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. I pytanie, w jakim celu? Po co? Oni mieli się przeprawić na wschodnią stronę Jeziora Galilejskiego. I czytamy w 5 rozdziale, w 1 wersecie: i przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. Ale w jakim celu Pan Jezus przybył do tej krainy? Dlaczego Pan Jezus przybył do tego kraju dziesięciogrodzia? Jak o tym czytamy potem w 20 wersecie. Bo tam jest człowiek. Ewangelia Mateusza mówi nam, że było ich dwóch. No bo dla Żydów każda sprawa musiała opierać się na świadectwie dwóch albo trzech świadków tego, co się wydarzyło. Dlatego ewangelista Mateusz podkreśla, że było ich dwóch, ale Marek i Łukasz koncentrują się na jednym z nich. Dlaczego Pan Jezus się przeprawił? Bo tam jest mężczyzna, który potrzebuje jego pomocy. Nikt nie mógł mu pomóc. Ludzie próbowali go poskromić, próbowali go związać. Kiedy on tak biegał po tym cmentarzysku i tam tłukł się kamieniami i krzyczał w niebogłosy, to ludzie aż drżeli, być może bali się nawet tamtędy przechodzić. No bo co z tego, że go złapali, związali łańcuchami, jak on rozrywał te pęta i kruszył wszelkie więzy i łańcuchy. Ludzie się go bali, ale jakiś biedny był ten człowiek. W mocy demon, w mocy ciemności. Żaden człowiek nie mógł mu pomóc. I on sam sobie też nie mógł pomóc. Jego życie było nienormalne. Z dala od rodziny. To on nie żył w normalnym domu, on mieszkał na cmentarzu. Miejscu śmierci. Miejscu ciemności. Co zrobił Pan Jezus? Uwolnił go i dał mu wspaniałe zadanie, o którym czytamy właśnie przy końcu tej historii, w 5 rozdziale, 19 wersecie: idź do domu swego, do swoich. O, jak dawno on już nie był w swoim domu.
ale idź do swojego domu i oznajmi im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. To jest nasze zadanie. Pan Jezus i nad nami się zmiłował. Czytamy o tym wielkim Bożym miłosierdziu w liście do Efezjan w 2 rozdziale, że Bóg dla swojego wielkiego miłosierdzia, i to jest podkreślone, że to jest wielkie miłosierdzie, On je okazał nad nami w Chrystusie, uwolnił nas z mocy ciemności, przeniósł do Królestwa swojego. I ten człowiek odszedł i złożył świadectwo w swoim domu. Czy tylko w swoim domu? Odszedł więc, jak mówi 20 werset, i począł opowiadać w 10 ogrodziu. 10 różnych miast potrzebowało świadectwa o mocy Pana Jezusa Chrystusa. I to było w większości pogańskie miasto. Tamci ludzie, jak zobaczyli, że taka strata, 2000 świń rzuciło się w morze, powiedzieli do Pana Jezusa: odejdź. Ale Pan Jezus nie został bez świadectwa. Ten człowiek złożył świadectwo, i to skuteczne świadectwo, bo potem czytamy w 7 rozdziale, w 31 wersecie, a gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi 10 ogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. Potem 37 werset mówi: niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Jaka była reakcja tych mieszkańców? Oni usłyszeli o Panu Jezusie Chrystusie. I kiedy On się zjawił wśród nich, oni wiedzieli, do kogo mają przyjść. To było takie ważne, aby ludzie usłyszeli o mocy Pana Jezusa, o tym, że On może ratować, On może zbawić. Ale potem w 5 rozdziale, w 21 wersecie czytamy, a gdy Jezus znowu przeprawił się w łodzi na drugą stronę. Po co? Tym razem przeprawia się ze wschodu na zachód. Z powrotem przeprawia się na drugą stronę i czytamy, zeszło się do niego mnóstwo ludu, a on był nad morzem. Dlaczego Pan Jezus się tam znowu przeprawił? Akurat wtedy nie poszedł na przykład na południe, nie poszedł na północ, przeprawił się na drugą stronę, bo po drugiej stronie była kobieta, która potrzebowała jego pomocy. I ona nie mogła sobie sama pomóc. Ona była ciężko chora i żaden z ludzi nie mógł jej pomóc, i nikt bliski nie mógł jej pomóc, i żaden lekarz nie mógł jej pomóc. I Pan Jezus wiedział o tym, że ona potrzebuje pomocy. I dlatego Pan Jezus przeprawia się z uczniami na drugą stronę, aby okazać swoją łaskę i zmiłowanie na tą kobietą, aby jej pomóc. Dlaczego jeszcze przeprawił się na drugą stronę? A bo po tej drugiej stronie był przełożony synagogi Jair i jego córeczka, 12-letnia dziewczynka, dziecko, potrzebowało pomocy. I znów ani rodzica, ani ojciec, ani matka nie mogli pomóc. I cała rodzina, mimo że kochali to dziecko, nie mogli pomóc. Ta dziewczynka, tak jak sam Jari powiedział: przyjdź do mojego domu, bo moja córeczka kona. Ona jest umierająca. Ona jest bliska śmierci. Tylko Pan Jezus mógł pomóc temu dziecku. I to jest lekcja dla nas. Wspaniała ilustracja. Pan Jezus chce pomóc mężczyźnie. Pan Jezus chce pomóc kobiecie. Pan Jezus chce pomóc dziecku. I za każdym razem Jego pomoc jest skuteczna.
Za każdym razem Jego pomoc jest wspaniała. Za każdym razem On nie odtrąca nikogo, nie odmawia tej pomocy, ale wychodzi sam naprzeciw, bo z góry wie, kto potrzebuje tej pomocy. Dzisiaj Pan Jezus jest w niebie. On siedzi po prawicy Ojca. On stawia się za nami. Ale tu na tej ziemi jeszcze są ludzie, którzy potrzebują Jego pomocy. Są mężczyźni, którzy potrzebują Jego pomocy. Są kobiety, które potrzebują Jego pomocy. I są dzieci, które potrzebują Jego pomocy. Jak okazać tę pomoc? Pan Bóg posyła nas, tak jak tego człowieka, który został uwolniony, aby powiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy byśmy przeczytali cały ten fragment od 21 wersetu do końca rozdziału, te dwie historie w całości, bo nie przeczytaliśmy tej końcówki o wskrzeszeniu córki Jaira, ale chcę tylko taki zarys podać tych wersetów. 21 do 24 wersetu czytamy, to jest początek historii o wskrzeszeniu córki Jaira i ona w tym momencie jest umierająca, ale jeszcze żyje. Kiedy potem Pan Jezus udaje się z Jairem do jego domu, to od 25 wersetu do 34 czytamy o uzdrowieniu kobiety, która przez 12 lat była ciężko chora. I potem od 35 wersetu do końca czytamy, że przychodzą domownicy Jaira z wiadomością dla niego: córka twoja umarła, nie żyje. I to jest dalszy ciąg tej historii, dlatego Pan Jezus idzie do jego domu nie uzdrowić, ale wskrzesić z martwych. On ma moc nad śmiercią. Dlaczego te historie się przeplatają? Dlaczego Marek nie opisał tych historii oddzielnie? No, prosta odpowiedź na to, no bo taka była chronologia wydarzeń. Ja chcę przedstawić to w całości, jak to się wszystko odbyło po kolei. Jednocześnie chcę zwrócić naszą uwagę na tę historię o uzdrowieniu chorej kobiety, że to spowodowało opóźnienie w dotarciu do domu Jaira, bo czytamy, i że Pan Jezus poszedł z nim, poszedł z Jairem do jego domu i oni już szli, oni już byli w drodze. Kiedy nagle coś się wydarzyło, Pan Jezus się zatrzymał, to spowodowało opóźnienie i w międzyczasie córka Jaira umarła. Jair w tym momencie mógłby powiedzieć, tak jak powiedziała Maria z Betanii do Pana Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłaby moja córeczka. Gdybyś dotarł do mojego domu na czas, uzdrowiłby się i ona by żyła. Podobnie powiedziała o swoim bracie Łazarzu i Marta: Panie, gdybyś tu był. No ale Pan Jezus był opóźniony. Został zatrzymany po drodze. Ale te historie są złączone, aby łącznie pokazać, że Pan Jezus ma moc nad chorobą, ma moc nie tylko uzdrowić nieuleczalną chorobę, ale też ma moc wskrzesić z martwych. Czytamy w 25 wersecie: a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok, była chora. I tak się działo przez 12 lat. I 26 werset mówi nam: i dużo ucierpiała. Ona cierpiała. No co to znaczy? W jakim sensie ona dużo cierpiała? No, ktoś powie, no to jest oczywiste, jak to jest, ktoś cierpi, no to cierpi. Tak, jak jest chory, no to cierpi. Ona cierpiała fizycznie.
Ona cierpiała z powodu tego upływu krwi, tych częstych krwotoków, które miała. Jakbyśmy spojrzeli na nią, to pewnie była blada jak ściana. Tutaj u was. Może było tak, że była anemiczna, bez siły zupełnie, że ona tego dnia po 12 latach takiego cierpienia w ogóle wstała z łóżka. To już był cud sam sobie. Ona cierpiała też z powodu nieskutecznego leczenia. Jest powiedziane, ucierpiała dużo od wielu lekarzy. Nieskuteczne leczenie. My możemy się z tym utożsamić. Czasami idziemy do lekarza, daje nam jedno lekarstwo, nie pomogło, idziemy drugi raz, drugie lekarstwo też nie pomogło. Różnie bywa. W jej przypadku nic nie pomogło. I to przez 12 lat. Można się załamać. Ona cierpiała. Wiecie, Łukasz, kiedy opisywał tę historię, on sam lekarzem, to nie napisał o tym, że ona ucierpiała od wielu lekarzy, ale Marek to podkreśla. Ona cierpiała z powodu choroby, ona cierpiała z powodu nieskutecznego leczenia, ona cierpiała biedę. Bo jest powiedziane tutaj, wydała wszystko, co miała. Miała oszczędności, no jak się ktoś chce leczyć, no to musi mieć jakieś pieniądze. I to wiemy też z naszego życia. Wydała wszystko, co miała. Nic nie pomogło. I co teraz? Teraz nie ma nic. I co teraz? I teraz cierpi biedę. I jak ona będzie żyć dalej? Czy ona ma siłę w ogóle pracować? Jak ona w ogóle funkcjonuje? Trudno powiedzieć. Tutaj możemy sobie różne rzeczy wyobrażać. Ale ona też cierpiała, bo ona była ceremonialnie nieczysta. Z powodu jej rodzaju jej choroby nie wolno jej było przychodzić do świątyni, nie wolno jej było przychodzić do synagogi. Ona nie mogła mieć kontaktu z innymi ludźmi, bo ona sama była ceremonialnie nieczysta. Według zakonu, gdyby ktoś się jej dotknął, sam stawał się ceremonialnie nieczysty. Czyli też nie mógłby wziąć udziału w jakichś uroczystościach świątynnych, czy w jakichś zgromadzeniach. A więc co ona cierpiała? Samotność. Samotność. Być może nie mogła żyć i mieszkać razem z rodziną. Była prawie, że no, jak trędowata, w odosobnieniu, w oddzieleniu od innych ludzi, bo nie wolno jej było przebywać wśród ludzi. Nikt nie mógł jej dotykać, ona nie mogła też nikogo dotykać. I to jest takie cierpienie społeczne, które ona przeżywała, samotność. I to 12 lat. W końcu usłyszała. Usłyszała wieść o Panu Jezusie. Jak to jest ważne, żeby człowiek mógł usłyszeć o Panu Jezusie Chrystusie. Nie wiem, w jakich okolicznościach ona usłyszała. Nie jest powiedziane, kto jej to powiedział, ale jest to podkreślone, gdy usłyszała wieści o Jezusie. Co ona usłyszała? Że jest prorok, który uzdrawia ludzi. Ten posłany przez Boga uzdrawia wszystkich, którzy do Niego przychodzą. I co ona postanowiła? Podejść z tyłu w tłumie i dotknąć się z kraju Jego szaty. I ona to zrobiła. Skąd ten pomysł, żeby w ogóle dotknąć jego szaty, że przez to zostanie uzdrowiona? Wielu ludzi miało to przekonanie,
I o tym czytamy na przykład w 6 rozdziale tej Ewangelii, 56 werset. Pan Jezus jest znowu w krainie Gerazeńczyków, do ziemi Genezaret. Przybyli do brzegu. Znów Pan Jezus w tym okręgu dziesięciogrodzia. I czytamy, że zaraz Go poznali i co tym razem? Nie tak jak w 5 rozdziale powiedzieli, odejdź od nas, bo my nie chcemy mieć więcej strat materialnych. Za dużo nas to kosztuje. Wprost przeciwnie, rozbrygli się po całej krainie i poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywał. I gdziekolwiek przyszedł do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go o co? Aby się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego. A ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Wspaniałe świadectwo mocy Pana Jezusa Chrystusa. I stąd też i ta kobieta miała podobne przekonanie. Choćby się dotknąć kraju szaty Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 19 wersecie czytamy, i cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. O tej mocy, która wyszła z Pana Jezusa, czytamy i w tej historii. O kobiecie uzdrowionej przez Pana Jezusa z krwotoku. Dlaczego ona chciała się dotknąć kraju szat? Dlaczego takie przekonanie? Bo ona chciała zademonstrować realność swojej wiary. Ona nie tylko wierzyła w sobie, w swoim sercu, w swoim myśle, poprzez dotyk chciała pokazać, że ta wiara jest prawdziwa. Ona jest rzeczywista, ona jest realna. Czyż nie czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa, ale ona miała żywą wiarę. I dlatego postanowiła się dotknąć, ale ona chciała zrobić to po cichu, żeby nikt nie wiedział. Wiecie, ona znalazła się w tłumie, tam gdzie nie wolno jej było się znaleźć. I nie miała na czole napisane, ja jestem ceremonialnie nieczysta. Chciała to zrobić cicho, dyskretnie, z tyłu, podejść, dotknąć, być uzdrowiona, podejść do domu. No bo nie wiedziała, jak ludzie zareagują, jakby się dowiedzieli. Co możemy powiedzieć o wierze tej kobiety? Pierwsza rzecz, podstawowa, to była wiara w oparciu o wieść o Panu Jezusie. Ona usłyszała wieści o Jezusie. Czyż apostoł Paweł w liście do Rzymian nie napisał, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, przez Słowo Chrystusowe, ona usłyszała. Moje pytanie, czy już usłyszałeś tą wspaniałą wieść? Dzisiaj ona była przekazywana o tym, że Pan Jezus złożył z siebie samego doskonałą ofiarę, aby ciebie ratować. Tak jak ratował tam fizycznie ludzi. Tak jak wskrzesił córkę Jaira, aby pokazać, że ma moc nad śmiercią, tak i nas, którzy byliśmy w beznadziejnym położeniu, martwych grzechach i upadkach, On nas wzbudził do duchowego życia. Stało się to z Jego łaski, ale w połączeniu z naszą wiarą, która została wzbudzona w oparciu o zwiastowane Słowo. To była bardzo prosta wiara. Ona nie była skomplikowana. Ona wierzyła, że Pan Jezus może ją uzdrowić. Tak jak uzdrowił wielu innych ludzi. Ona usłyszała o tym. I ona w to uwierzyła. Skoro On uzdrowił innych ludzi, to może i mnie uzdrowić. A my dzisiaj mówimy, zobacz, ilu ludzi Pan Bóg zbawił w Chrystusie. Jeżeli tak wielu ludzi, nawet na tej sali, zbawił, to może zbawić i ciebie. Ale czy ty w to wierzysz? Czy
czy złożysz swoją ufność w Chrystusie? Posłuchasz tej dobrej nowiny o zbawieniu w Nim. Tak jak wspomniałem, ona znalazła się w tłumie, a więc to była odważna wiara. Ten tłum napierał na Pana Jezusa. Wiecie, kiedy przełożony synagogi przyszedł do Pana Jezusa, to jestem przekonany, że ludzie się rozstąpili, aby zrobić Mu przejście. To był człowiek poważany, to był człowiek znany, żeby mógł normalnie podejść do Pana Jezusa. A ona co? Ludzie się cisną wokół, jak ona się tam dostanie? Jak ona się między tymi ludźmi, no żeby chociaż dotknąć. Tam nie było mowy, że on będzie z nim rozmawiać o czymkolwiek. Tylko dotyk wiary i nic więcej. Ale to jest odważna wiara. Później Pan Jezus mówi do Jaira, nie bój się, tylko wierz. Bądź odważny w swojej wierze. Urośnij troszkę w wierze. Ale to jest zupełnie osobna historia z Jairem. Jest powiedziane w księdze Izajasza 45:19. Pan Bóg mówi, nie powiedziałem wam, szukajcie mnie daremnie. Czy szukasz Pana? A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, mówi Jeremiasz. Jeremiasz 29:13. Czy tak szukasz Pana? Całym sercem. Tak szukała Pana Jezusa ta kobieta. Ona całym sercem, ona tylko o tym myślała. Jak dostać się do Pana Jezusa Chrystusa? Wszystko inne dla niej było w tym momencie nieważne. To była odważna wiara. Jeszcze tak na marginesie. Nie będę rozwijać tego tematu, ale pod koniec Księgi Objawienia chciałem zwrócić uwagę na taki jeden zwrot z 21 rozdziału, 8 werset. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. No i kiedy czytamy ten werset, no to dla nas jest to no, oczywiste i zrozumiałe. No tak, jak ktoś jest niewierzący, nie chciał wierzyć, no to wybrał życie bez Boga, wieczność bez Boga. Dla tych, którzy umarli w grzechach swoich, skalanych przez grzech. Różne grzechy są wymienione. Ludzie mówią, że no, to są takie ciężkie grzechy. Dla Pana Boga wszystkie grzechy są jednakowe. Ale na samym początku tego 8 wersetu czytamy o ludziach bojaźliwych. To nie są ludzie, którzy żyją w bojaźni przed Bogiem, ale to są ludzie lękliwi, strachliwi. A co inni powiedzą? Dzisiaj ludzie mają czasami takie wyobrażenie, no tak, usłyszałem Ewangelię, wiem, co mam zrobić. No ale jeżeli ja to zrobię, no to co powie moja rodzina na to? A moi znajomi, czy mnie nie wyśmieją? A koledzy z pracy, a tamci inni sąsiedzi? Co inni powiedzą? I widzimy, ci ludzie nie podejmują kroku wiary w kierunku Pana Jezusa Chrystusa. Ale ta kobieta miała odważną wiarę. I dlatego jest powiedziane w przypowieściach 29-25, lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. A jak ktoś wpadnie w sidło, no to jest unieruchomiony. No to już nie może pójść dalej. To jest złapany w pułapkę. I diabeł próbuje zastawiać różnego rodzaju pułapki w życiu ludzi. Boże Słowo mówi o nas, wierzących ludziach,
że jego zasadzki są nam dobrze znane i możemy ich unikać. Ale ludzie w tym świecie wpadają w te pułapki. Ale potem w tym wersecie jeszcze 25 z Księgi Przypowieści, z 29 rozdziału jest powiedziane, kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Nie wpadniesz w sidła. Jesteś bezpieczny w Nim. Słowa zachęty dla nas na dzisiaj. Pan Bóg mówi, nie bój się, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Jeremiasza 1,8. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Nie bój się. Te słowa kieruje Pan do Jaira. I widzimy to też w postawie tej kobiety i wiara była odważna. Co więcej, to była wiara, która przywiodła ją do Pana Jezusa. Ludzie w różne rzeczy wierzą, ale zasadą jest uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To nie jest tak, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Owszem, w tym sensie, że zaprowadzą cię przed Boże oblicze na sąd, to tak, bo wtedy każda droga cię tam zaprowadzi. Ale żeby cię zaprowadzić przed oblicze Boga jako Ojca, to tylko jest dostęp przez Pana Jezusa Chrystusa, nie ma innej możliwości. I dlatego wiara musi być umiejscowiona w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego jej wiara przywiodła ją do Pana Jezusa. Ona podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, mówi 27 werset. Ona przyszła do Pana Jezusa w takim stanie, w jakim była. To nie było tak, że ona sobie pomyślała, jak mi się polepszy, no to ja wtedy się wybiorę. Jak będę silniejsza, no to pójdę do Niego. Nie. Pan Jezus czeka na ciebie, na takiego, jakim jesteś. W takim stanie, w jakim jesteś. Dzisiaj. Pan Bóg nie oczekuje od ciebie, że będziesz się poprawiał. Czasami ludzie mówią, no muszę zmienić coś w moim życiu, pozbyć się jakichś nałogów, to czy tamto, zmienić, to dopiero mogę iść do Boga. Nie, przyjdź taki, jaki jesteś, żeby On uwolnił ciebie z tego wszystkiego, co cię wiąże, co cię trzyma, co cię zniewala. Przede wszystkim od grzechu. Widzimy, ona przyszła do Pana Jezusa. Musimy mieć tę świadomość, że ona cały czas żyje z wyrokiem śmierci. Jeżeli żaden z lekarzy nie może jej pomóc, no to w końcu ta choroba ją zabije. Ona żyje z wyrokiem śmierci. A jak jest w sensie duchowym z tymi, którzy żyją w grzechach? Zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest tylko kwestia czasu, ale ludzie żyją z wyrokiem śmierci. Jeżeli nie otrzymają ratunku od Pana Jezusa, umrą. Na końcu widzimy, jej wiara była całkowicie skoncentrowana na osobie Pana Jezusa. Ona dotknęła się Jego szat. Ona zrealizowała to swoje postanowienie. Muszę przyjść do Pana Jezusa i ona to zrobiła. I ludzi mówi, no ja przyjdę do Boga, ale może później w życiu, jak będę miał więcej czasu, jak będę na emeryturze, jak to czy tamto załatwię, no to może kiedyś przyjdę. Nie, ona miała tę świadomość, że tutaj nie ma dnia do stracenia, nie ma chwili do stracenia. Ona musi przyjść do Pana Jezusa, bo to była jej jedyna nadzieja. Osobisty kontakt z Jezusem Chrystusem. To jest jedyna nadzieja. Jej uzdrowienie, czytamy, że było natychmiastowe. Zaraz ustał jej kwotę, 29 werset. Ona wiedziała o tym. Ona jest uleczona z tej dolegliwości. To słowo dolegliwość w niektórych tłumaczeniach przetłumaczone jest jako udręka. Ona była udręczona.
przez swoją dolegliwość. Ale została zupełnie uleczona. I na stałe uleczona. To nie było tak, że jej się polepszyło. Od razu była zdrowa. To było zupełne uleczenie. Dzięki czemu to się stało? A Jezus poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła. To nie było z niej. To było dzięki mocy Pana Jezusa Chrystusa. On ma tę moc dzisiaj. Czyż przed niebowstąpieniem nie powiedział, dana mi jest wszelka moc? Ale gdzie? Na niebie? No to jest dla nas zrozumiałe. I na ziemi. I dzisiaj ma tę samą moc, ponieważ On jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. On się nic nie zmienił. On chce ratować, On chce zbawić. On ma moc, aby to uczynić. I On może to zrobić na stałe. Zupełnie. Słowo Pana Jezusa rozwiało wszelkie wątpliwości co do jej uzdrowienia. Czytamy tam w 34 wersecie: bądź uleczona z dolegliwości swojej. To słowo, myślę, że chodziło tutaj o to, że nie ma powrotu do poprzedniego stanu. Bądź dalej zdrowa. Już nie będziesz chora. Przynajmniej nie na tą chorobę. Tak samo jest z naszym zbawieniem. Nie ma powrotu do poprzedniego stanu. Jeżeli człowiek jest prawdziwie zbawiony przez Pana Jezusa Chrystusa, to jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. A Pan Jezus rozejrzał się i zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Pan Jezus nie pytał, kto się dotknął szat moich, bo nie wiedział, kto to zrobił. Przeciwnie, on wiedział o tej kobiecie i on potem szuka ją wzrokiem, spojrzał wokoło, mówi 32 werset, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. On wiedział, kto to zrobił, tylko że ona podeszła z tyłu. A więc on się obraca i patrzy, gdzie ona jest, i widzi ją. Uczniowie mówią: Panie, no tyle ludzi się ciśnie do Ciebie, a Ty się pytasz, kto się Ciebie dotknął. Ale ona przychodzi. Kiedy widzi wzrok Pana Jezusa, skierowany na nią, nie może się ukryć. Przychodzi do Pana Jezusa. Czytamy: wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła. Czy oczywiście do Filipian nie czytamy podobnego zwrotu? Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. W takim nastawieniu przychodzimy do Pana Jezusa. Ona wiedziała, co się jej stało, że jest zdrowa. I my też wiemy, że jesteśmy zbawieni. Skąd to wiemy? W oparciu o Boże Słowo, bo Boże Słowo nas o tym zapewnia. Ale dlaczego Pan Jezus kazał jej przyjść? Kiedy czytamy, że ona przychodzi ze drżeniem, ona jest przestraszona. No bo teraz ona ma złożyć świadectwo. Nogi jej się trzęsą. A co, jaka będzie reakcja ludzi, że ona tutaj, jak powie o swojej chorobie, jak ona się w ogóle znalazła w tym tłumie, a może się kogoś dotknęła wcześniej, co ludzie powiedzą? No ale tak czy inaczej, czytamy, ona upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. Łukasza 8,47, tam też jest właśnie o tym mowa. Ona podchodzi, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. Pan Jezus oczekuje od nas publicznego świadectwa zbawienia. Publicznego świadectwa Jego ratunku. Czego myśmy doświadczyli w swoim życiu. Co uczynił dla mnie Pan Jezus Chrystus? To muszą inni ludzie usłyszeć. Jaka była reakcja Pana Jezusa na jej świadectwo?
On jej rzekł: córko, to jest jedyna osoba w Ewangelii, do której Pan Jezus się w ten sposób zwraca. Córko. Dlaczego akurat tak? Wcześniej wspomniałem o tej wielkiej jej samotności. A oto nagle, no to określenie to jest uświadomienie jej, oto znalazła się w zupełnie innej rodzinie. W duchowej rodzinie. Wcześniej w tej Ewangelii czytamy, Pan Jezus mówi, kto jest moją matką, to jest moim bratem, to jest moją siostrą, to jest moją córką. Ten, który pokłada ufność we mnie, kto wierzy we mnie, ten, który słucha mojego słowa, który czyni, jest posłuszny temu słowu. I widzimy, Pan Jezus chciał, aby ta niewiasta doświadczyła nie tylko mocy Jego uzdrowienia, ale też i błogosławieństwa Jego słowa. I dlatego kieruje swoje słowa do niej. Córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Pan Jezus ją pochwalił za wiarę. Może niewielka to była wiara, ale była. Na innym miejscu Pan Jezus powiedział: wszystko jest możliwe dla wierzącego. I Pan Jezus nie patrzy na wielkość tej wiary, tylko czy ona w ogóle jest. I komu ufasz? Błogosławieństwo Jego słowa. I to jest ten drugi etap w naszym chrześcijańskim życiu. Doświadczyliśmy zbawienia, a teraz idziemy i mamy potwierdzenie od Pana Jezusa: jesteś zdrowy, wiara twoja uzdrowiła cię, tak jak list do Efezjan mówi, łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, przez naszą wiarę, dzięki Bożej łasce mamy to zbawienie, mamy zapewnienie słowa Pana Jezusa. On pochwalił jej wiarę, odesłał do domu z pokojem. Idź w pokoju. O tak, i my też mamy. Pokój z Bogiem. Sprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy Boży pokój w sercu, który przewyższa wszelki rozum ludzki. Mamy Pana pokoju. Tym Panem jest Pan Jezus Chrystus. I dlatego też widzimy, ona idzie do domu w Bożym pokoju. Podobnie i my pielgrzymujemy do domu Ojca. Z Jego pokojem, wynikającym z Jego słowa w naszych sercach. I z zapewnieniem o zupełnym uzdrowieniu. Bądź uleczona z dolegliwości swojej. To jest zapewnienie o zupełnym uzdrowieniu. Czy Pan Jezus wziął jakieś pieniądze za to, że ją uzdrowił? Lekarze wiele wzięli, a Pan Jezus nie. On daje darmo swoje zbawienie. Oto teraz ma nowe życie. Stare przeminęło. Te wszystkie cierpienia, ta cała udręka, samotność, to odepchnięcie przez ludzi. Wszystko to zostało zmienione w momencie, kiedy Pan Jezus ją uleczył. Oto teraz jej życie jest nowym życiem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I co więcej, ona stała się wspaniałym przykładem dla ludzi wokół. Tam obok stał Jair. On usłyszał te słowa. Wiara twoja uzdrowiła cię. Co powiedział potem Pan Jezus do niego bezpośrednio? Teraz ty wiesz. Teraz ty wiesz. Jak dzisiaj Pan mówi do nas?
Nie bądź bez wiary, tylko wierz. Bez wiary nie można podobać się Bogu, jak mówi nam Boże Słowo. I dlatego też z wiarą chcemy przyjść dzisiaj do Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli czujesz się obciążony grzechem, jeżeli jesteś chory, samotny, biedny, cokolwiek by było w twoim życiu, przyjdź do Pana Jezusa dzisiaj. On chce odmienić twoje życie. Chce darować swoje uzdrowienie, swoje zbawienie, swój pokój, swoje błogosławieństwo i chce darować zupełnie nowe życie, które będzie świadectwem dla innych. Niech Pan Bóg nam dopomoże też tak żyć. Amen. Amen.